Inspirowaliśmy się latem i egzotyką. To było widać na pewno. Te egzotyczne liście palmy, egzotyczne kwiaty i te motywy nas bardzo mocno zainspirowały. I wokół tego stworzyliśmy część kolekcji. A inną część? Ale też lata 70. Oczywiście jak dla nas zawsze typowo jest kobieco, jest sexy, nie ma nudy, więc jest świeżo i chcieliśmy taką kobietę pokazać, jaką uwielbiamy. Ale wakacje nam w tym pomogły rzeczywiście z tą egzotyką, jak najbardziej. Jest to nasz drugi pokaz i drugi projekt połączony we współpracy z Martini. Więc kogo można mieć fajniejszego tak naprawdę za partnera do współpracy niż Martini? A Martini lubimy Martini pić. Martini nam niczego nie narzuca. Jest świeże, jest dynamiczne, tak jak my. Jest przeznaczone, dedykowane bardzo różnym grupom kobiet i mężczyzn. Tak jak my podobnie, więc... A poza tym, kto nie uwielbia Martini? My uwielbiamy, więc... Kto nie lubi bąbelków? Dokładnie. Najtrudniejsze było to, że musieliśmy kilka rzeczy wyrzucić z pokazu, tak, bo więcej. Trochę się dokładnie nie kleiły do reszty. Wiesz, czasem dopada nas wena i coś projektujemy. Oczywiście to później trafia do sprzedaży, ale jakoś się nie klei do całości pokazu. I to jest taki ból trochę, że chciałoby się jeszcze więcej, a czasami lepiej mniej. Tak, ale mamy takiego dobrego ducha naszej kolekcji, który powiedział nam: chłopaki, to się nie nadaje, nie trzyma się to, nie trzyma się to kupy, nie powinniście tego robić, więc i to wtedy trafia zupełnie inne. No jednak kolekcja musi być spójna ze sobą, więc my raczej mamy taką nadproduktywność naszych pomysłów niż ich brak, więc nie narzekamy na deficyt. Jak projektanci spędzają ten czas już po pokazie właśnie? Spędzamy go właśnie na wywiadach. Ale zaraz po nich idziemy prosto do baru na drinka. Ja mam straszną ochotę na martini, bo ci jeszcze go nie piłem. Tak, uwierz, że naprawdę zasłużyliśmy.